Drzwi się otwierają powoli, jakby z wahaniem. I roznosi się w pomieszczeniu głos Arona, który wraca z parkingu, na który poszedł. Nie, Katie, muszę kończyć. No, tak jak ci mówię, no już, poczekaj, pogadamy później, zadzwonię do ciebie wieczorem, dobra? No, ja ciebie też. Pa. Rozłączam połączenie i wchodzę do środka. Patrzę na Wagnera i na tablicę, którą przygotował z pineskami na mapie. Samochody są czyste. Nic tam nie ma, poza tym, co w raporcie. Nic podejrzanego. Nic, co by łączyło nam tą sprawę z policjantem. Ravemanem? Bravermanem, sorry. Żadnych śladów krwi, nic podejrzanego. Żadnych dziurek w karoserii. Ci ludzie zaginęli, a nie zostali znalezieni martwi, więc wiesz, nie spodziewałem się tam śladów po strzelaniu. Zresztą, gdyby były, to już by ktoś to wcześniej w raporcie opisał. Nie o to mi chodzi. Usiądź, Aaron, usiądź i popatrz na tą mapę i popatrz na te daty. Ci ludzie zaginęli. Masz rację, Wagner. Ci ludzie zaginęli, a ludzkie ciało zdecydowanie łatwiej ukryć na pustyni niż samochód. Zresztą, gdyby ktoś lub coś nie pomogło wam odnaleźć tego auta, to prawdopodobnie ten samochód dalej tkwiłby ukryty pod ziemią. Ale to tylko taka luźna myśl, która może na chwilę pojawia się w twojej głowie. Zobacz, 28 Braverman zabił swoich dwóch synów. Oczywiście jakim trzeba być psychopatą, żeby zrobić to własnym dzieciom, pozostawiam w tym momencie na boku, bo nie jestem profilerem. 6 dni później jest pierwsze zaginięcie i od tego czasu się zaczyna, ale nie ma też jego żony, a ślady wskazują na to, że ona nie brała dobrowolnie udziału w tej zabójstwie. Zniknęła, nie, porwał ją, zabrał. Nieważne, nie ma ich oboje. Aaron, kiedy Wagner wskazuje ci na te rzeczy, na rzeczy, które wyciągnął z raportu, który dostał od waszego szefa, nie możesz oderwać wzroku od zdjęć i raportu patologa, tych przedstawiających, co Braverman zrobił swoim dzieciom. Ugryzienia, fragmenty oderwanego ciała, wykręcone małe dłonie. On zmasakrował tych chłopców. Pszany czerwony samochodzik. Wracam myślami do momentu, jak go znalazłem. Mało krwi. Po cholerę i jak tej krwi się pozbywał. Nie wiem. Zobacz. Wszystkie ostatnie dowody dotyczące bytności tych osób przed tym, jak zaginęły, są w okolicach 70, tak? Tej autostrady 70. Ale coś skłoniło, jeżeli to jest Braverman oczywiście, bo taką hipotezę trzeba przyjmuje w tym momencie, żeby akurat przyjechał w to miejsce. Dlaczego nie gdzie indziej? Okej, w Teksasie był poszukiwany. Być może, nie wiem, nie wysłali albo wysłali z dużym opóźnieniem list gończy, żeby go złapać. Więc co się takiego tutaj wydarzyło, że przyjechał tu? Wiesz, jest takie stare powiedzenie, jeszcze nie wiem, ile ono ma, 100 czy 200 lat, że morderca zawsze wraca na pierwsze miejsce zbrodni. Po co on tu wrócił? I po co to rozkręcił? Wrócił? Wyglądam za okno i patrzę na miasto, miasteczko, po środku niczego, pustkowie, kompletna dziura, zadupie. Generalnie Houston to miejsce mojego zesłania przecież. A tutaj? Tu nic nie ma. Dlaczego tutaj przyjechał? Czy to jest kurwa środek niczego? Miejsce między czymś a czymś, w którym nie ma nic. Pustynia, piach, dziura. O co Wagnerowi chodzi? Odwracam wzrok z powrotem na niego. Wrócił? Dlaczego wrócił? On uciekał stamtąd. Przyłapali go, tak? Nie, no nie przyłapali. Powiązali go jakoś z tym. Ktoś mu dał cynk. Zabił dzieci. Nie wiem z jakiego powodu. Zabrał żonę albo zrobił to z nią i uciekał. To jest idealne miejsce na ucieczkę, żeby zniknąć i zostać zapomnianym. Dlaczego mówisz, że on tu wrócił? I tu się, Aaron, zatrzymaj. Jeżeli uciekasz, żeby się schować, to nie porywasz ludzi, ani nie zabijasz kolejnych. Rozumiesz? Chowasz się. Kurwa, znikasz. Robisz tak, żeby cię nie było, żeby nikt cię nie widział, nie poznał. Znikasz. A on nie zniknął. No tak, ale on był jakimś pieprzonym wampirem, nie?
Jakim kurwa wampirem? Stary, zobacz tutaj, co nam szefostwo przysłało. Na miejscu zbrodni, w jego domu, na tych dzieciach też nie było krwi. Nie wiem, jest jakimś pojebem, albo po coś potrzebuje krwi, nie wiem, sprzedaje do transfuzji, to bez sensu, no nie własne dzieci. To musi być chory człowiek i mieć jakiś fetysz na punkcie krwi, ewidentnie. Wiesz co? Nie wiem, ja się na psychologii nie znam i nie będę drążył tego wątku, bo po prostu nie jestem w tym dobry. No i jego już nie musimy dorwać, bo już go znaleźliśmy. Ale nie ma ani tych ludzi, ani nie ma jego żony. Ona musi coś wiedzieć. Posłuchaj, tu jest napisane, że jak znajdowano ciała tych prostytutek, to świadkowie pomogli sporządzić portret pamięciowy i dzięki temu go namierzono. Nam już nie jest potrzebny żaden portret pamięciowy, bo mamy jego zdjęcie. Mamy, kurwa, jego legitymację. Chodź. W ilu miejscach? Jeżeli on się tu przyjechał na początku, jeszcze zanim kogoś zabił, porwał, może on się gdzieś tu zatrzymał. Rozumiesz? Tak. To trzeba sprawdzić, ewidentnie. Poza tym, jeżeli niestety tych zaginionych spotkał los, taki jak rodzinę Bigejów i owce, bardzo możliwe, że taki los spotkał też jego żonę gdzieś po drodze. Ale to nas nigdzie nie doprowadzi. Natomiast zastanówmy się, kto sprzątnął jego i jak. Jak znajdziemy żonę, będziemy wiedzieć, co się wydarzyło. Żona może być zakopana gdziekolwiek po drodze stąd do... To znajdźmy zwłoki jego żony. Przywracam oczami, myśląc o tym, jaka to jest odległość, ile tam jest kilometrów. Patrzę, jak Berzań się patrzy w sufit po prostu. Mi się zaczyna w środku gotować wszystko, bo wiem, że ma jakąś swoją teorię, tylko ani nie chce jej z siebie wypluć przez te zaciśnięte zęby, a z moimi się nie zgadza. Aaron, kurwa. Coś musimy zrobić. Stojąc przed tablicą korkową nie rozwiążemy sprawy. Czy ty jesteś analitykiem? Nie. Ja też nie. My jesteśmy, kurwa, od podnoszenia kamieni, od otwierania samochodów i od, kurwa, przesłuchiwania ludzi. No świetnie. Musimy ustalić, kto i jak go sprzątnął. Dlaczego? Jak to się stało, że zakopał cały samochód? No nie zakopał tego samochodu. Jak mógł, kurwa, zakopać samochód, w którym leżał martwy? Mówię o tym, kto go zabił. Ktoś go zabił. No sam sobie tego nie zrobił. Mamy ich zdjęcia. Przejdźmy się, kurwa, tu nie ma 300 hoteli i 200 moteli dla dziwek, żeby nie popytać. Zobacz. Może się zatrzymał w tym Apaczu na początku. Może ktoś go tam widział. Kurwa, nie wiem. Może poszli tam pić. A może grali. Może coś wygrali. Chodź. Twoje Wagner. Patrzę na pustą paczkę papierosów i sięgam po Marlboro Wagnera leżące na stole. Słuchaj. Gość mordował dziewczyny na ulicach. Tak? Zabił swoich dwóch synów. Tak? Porwał swoją żonę. Możemy podejrzewać, że współdział udział z jej strony, ale bardziej prawdopodobne wydaje mi się, że jednak ją porwał, bo znaleźliśmy damski but. Pewnie potwierdzimy, że to jej but, jej rozmiar i są na skórek z jej stopy, cokolwiek. Czy to jej but. Wiózł ją w bagażniku, więc całkiem prawdopodobne, że jednak ją porwał. Po drodze też gdzieś zamordował i zakopał. Ona tutaj pewnie nawet nie dotarła. Ale coś mu się stało. Ktoś go zabił. Rozumiem. Natomiast faktycznie spędził tu parę dni i potencjalnie zamordował mnóstwo osób i owiec. Więc gdzieś przez ten czas musiał być. Ktoś mógł go widzieć. Ktoś mógł z nim rozmawiać. Ktoś musi coś na temat jego wiedzieć. I moim zdaniem to jest dobry trop. Nie ona, tylko on. Jego portret. Musimy zatrudnić lokalnych, żeby przeszli się, popytali stacje benzynowe, sklepy, motele. Słyszycie pukanie do drzwi. Gdy podnosicie głowę i spoglądacie w tamte strony, to widzicie, że drzwi są uchylone, a w progu stoi Colorados. W lewej ręce trzyma pudełko pączków i uśmiecha się trochę niezręcznie, a trochę trudno sprecyzować, co kryje się w jego uśmiechu. Śmiało. On wzdycha, kładzie te pączki na stole, kładzie i siada na krześle. A ja podnoszę swoją ciężką dupę z krzesła, gaszę peta w popielniczce i nie pytając się, otwieram
pudełko i biorę jednego pączka. Nie uśmiechając się. Nie mam dzisiaj siły na uśmiechy. Ja siadam na stole, tak bokiem trochę, żeby patrzeć na Coloradosa. Coś ma pan do powiedzenia. Wyciągnęliście auto? On się nic nie odzywa, tylko przetacza wzrokiem po tej sali. Zatrzymuje się chwilę na tej tablicy, którą przygotowaliście, na tej rozłożonej mapie, którą zabraliście z recepcji hotelu i do której poprzypinałeś teraz pineski. Patrzy na raporty, które są na biurku i inne papiery. Na te zdjęcia, których nie zdążyliście schować, przedstawiające okaleczone dzieci. A później nie odpowiada na wasze pytania, tylko sam zadaje. Udało wam się coś ustalić? Patrzę na Wagnera. Ustalić? Mało zrobiliśmy przez 2 dni? Nie jesteśmy czarodziejami. Nie rozumiem pana tonu. Nie mówię tego z zarzutem. Po prostu chciałbym wiedzieć. A ja też nie mówię tego z zarzutem. Może pan spojrzeć w te raporty, jeżeli będzie miał pan kolejne pytania z nimi związane, chętnie na nie odpowiemy, o ile wiemy. Mamy podejrzenie, że Braverman... Człowiek z samochodu. Tak. Poszukiwany policjant może, zaznaczam, może mieć coś wspólnego z tymi zaginięciami z uwagi na fakt, że w zwłokach jego dzieci znaleziono bardzo mało krwi, a te owce, które znaleziono na farmie Bigejów, również zostały w znacznej części pozbawione. To łączy te 2 przypadki. Ktoś go zabił, nie wiemy kto. Teraz będziemy szukać jego żony. Chcemy, żebyście skopiowali jak najwięcej zdjęć Bravermana i jego żony. Ja zaraz czegoś nie rozumiem. W samochodzie było bardzo dużo krwi. Ale czyjej? Wiemy już? Technicy są pańscy, nie nasi. Analiza chwilę potrwa. To jest małe miasto i nie mamy dostępu. Dobrze. To przyślemy kogoś. Mówicie, że w innych przypadkach nie było krwi, a tutaj jest bardzo dużo krwi. Jak to ma się łączyć? Ale nie wiemy czyjej. Są takie zwierzęta. Zresztą nieważne, to wszystko są hipotezy. Na razie zbieramy dowody i ustalamy fakty. Połączymy to wszystko w jedną spójną historię, jak będziemy wiedzieli więcej. Całkiem możliwe, że Braverman, jak on się kurwa... Braverman. Podsuwam dokumenty, zdjęcie. Całkiem możliwe, że ma z waszymi zaginięciami dużo wspólnego. Możliwe, że jest sprawcą tych zaginięć. Tego nie wiemy i to jest hipoteza. Potrzebujemy sprawdzić, czy ktoś go widział, czy miał jakiś kontakt z nim. Sklepy lokalne, stacje benzynowe, motele, cokolwiek. Możecie jakoś rozpytać okolicznych? Trzeba przeprowadzić klasyczną policyjną robotę. Chodzić od domu do domu i szukać jego i jego żony. Ktoś ich widział, kiedy ich widział i w jakich okolicznościach. Czy rozmawiał o czym? Serujemy to, porozmawiam z Garrettem, zarówno moi ludzie, jak i jego. Spróbuję to zrobić do wieczora. Najpóźniej do jutra rana. Dobrze. Myślę, że to może potrwać dłużej, ale w porządku. I teraz albo kogoś wyślecie z próbkami krwi do Phoenix, albo jeżeli nie macie ludzi, to zadzwonimy i ktoś przyjedzie z Phoenix Pod. Po prostu do tego czasu to zabezpieczcie. On tylko potwierdzająco kiwa głową. Chyba wiemy. Na razie. Może na tą stację benzynową, gdzie zaginął ten chłopak, my byśmy podjechali, podpytali od razu. Ludzie Garretta już rozmawiali z nimi. I twierdzą, że nikt nic nie wie. Ostatni raz widziano go, jak schodził z nocnej zmiany. I to tyle. Nie wiem, ale nie mieliśmy wtedy zdjęcia Bravermana i jego żony. Może ktoś rozpozna na stacji. Może Braverman tam był przed zaginięciem chłopaka. Biorę kolejnego pączka. I on siedzi przed tobą. Nic więcej nie mówi na temat tej teorii. Po prostu patrzy. To na ciebie, to na Wagnera. Tak więc, panie Colorado, trzeba brać się do roboty. I w żaden sposób na to nie reaguje, tak jakbyś chciał, albo jakbyś się spodziewał. Po prostu siedzi dalej na tym krześle i potakuje ci. Wstaję z tego stołu, a może jest coś, o czym do tej pory nie powiedział pan Garrettowi. Coś, co przyszło panu do głowy. Jest coś, o czym my nie wiemy. Rzuć na perswazję. Fumble. 8-8.
Nie, mam wrażenie, że sugeruje pan, że coś zatajamy przed wami. Nie, ale ma pan rację, sugeruje, że może pan coś wiedzieć o jakiejś innej sprawie, innym zdarzeniu, które może się łączyć z tym wszystkim, a czego do tej pory pan nie wyartykułował. To rzućcie na Humid, obaj. Wagner, patrzysz mu w oczy i widzisz może nie agresję, ale narastającą wrogość. Mierzy cię teraz spojrzeniem i mówi: nic takiego sobie nie przypominam. A jego ton nabiera jakby na chłodzie. Za to ty, Aaron, który siedzisz z boku i właśnie bierzesz się za trzeciego pączka. Chyba rzeczywiście to, co mówisz, że znasz się na ludziach, czasami sprawdza się. Dostrzegasz pewne zawahanie w zachowaniu Coloradosa. Tak jakby przez chwilę chciał coś powiedzieć, albo jakby poczuł się złapany na kłamstwie, jakby Wagner go rozgryzł. Ale trwa to ledwie mrugnięcie okiem. I chwilę później widzisz to samo, co Wagner. Twarz, która rzuca wyzwanie. Oczy, które patrzą na przeciwnika. Facet, odkąd tu przyszedł, zachowuje się dziwnie. Myślałem na początku, że to kwestia tego, co odkryliśmy. Ale możesz też zdać sobie z tego sprawę, że zachowuje się jakby chciał coś powiedzieć, a jakby nie do końca był przekonany, czy rzeczywiście chce coś powiedzieć. Tak jakby był w rozkroku pomiędzy jednym a drugim, jakby coś go gryzło, ale może to, co mówi Wagner, rzeczywiście ma jakieś podłoże w rzeczywistości. Może Coloradus coś wie, tylko nie jest przekonany do tego, że może wam zaufać, a może nie jest pewien, czy chce to w ogóle zrobić. Widzę to teraz i żując tego pączka, ja zaczynam mu się przyglądać bacznie, bo to jest jasne. Natomiast wcześniej, jak próbowałem go nacisnąć, nie wiem tak naprawdę, czy to dobrze wyszło. I zastanawiam się, czy puszowanie tutaj, naciśnięcie w tej chwili, wytknięcie mu tego zawahania przyniesie tak naprawdę najlepszy efekt. Jeżeli to jest brak zaufania, może trzeba mu zwrócić raczej uwagę na to, czego już dokonaliśmy. Może trzeba mu opowiedzieć bardziej o hipotezie, że Braverman jest chorą osobą i z jakichś powodów odsącza masowo z ludzi krew i ich morduje. Żuję tego pączka słodkiego, lepkiego. Brakuje mi śliny cały czas. Przyglądam mu się uważnie i zastanawiam się, co takiego zrobić, żeby wydusić to z niego. Czy to jest kwestia braku zaufania? Czy dobrze to czytam? Czy musimy zbudować jego zaufanie? Czy lepiej go przycisnąć w tej chwili? Wstałem już z tego stołu i jestem po prostu, widzę to, że oczy mu się zmniejszyły, że patrzy teraz na mnie, jakoś widruje mnie wzrokiem, tak jakby próbował tutaj, wiesz, zacząć dominować, ale nie da rady, kurwa, on siedzi, ja stoję, więc poza tym ja jestem zły, bo widzę, że on ma taką reakcję, która polega na tym, że nam nie chce pomóc. Może, ale nie chce. Więc staję po drugiej stronie stołu, patrzę na niego i mówię: panie Coloradus, fakt, że to wszystko się dzieje na terenie, w którym wy zarządzacie, daje panu przewagę, ale taką dużą. Rozszerzam palce na centymetr. Taką dużą. Znajdziemy jeszcze jedne zwłoki i ściągnę tutaj połowę biura z Phoenix. I przewalimy tutaj każdy kamień. Każdy syf, jaki wtedy wyjdzie, będzie pan za to odpowiadał. Każdy. Chyba, że to nie będzie potrzebne, prawda? Dopiero przybyliśmy, a robimy całkiem dobre postępy. Zawsze jest opcja, że panowie się spakują i pojadą do domu, a my ze sprawą będziemy sobie musieli poradzić sami. To już niestety nie jest zależne od nas, ale w tej sytuacji mamy policjanta, który przekroczył stan. Możemy uznać go za podejrzanego w tej sprawie. Mamy osoby zaginięte z innego stanu oraz osoby zmarłe w innym stanie. Możliwe, że powiązane z tą sprawą, więc raczej na tą chwilę małe szanse, że możemy stąd wyjechać i to zostawić. I on coś chciałby chyba powiedzieć, ale po chwili chyba do niego dociera, że przecież Braverman nie mógł tego zrobić. Znaczy,
może przez chwilę chciał to powiedzieć, że właśnie to Braverman jest temu winien, a później do niego dotarło, że przecież Braverman musi być od dawna zakopany pod ziemią, że to wszystko musiało się stać po tym, jak ktoś go zakopał. I widzisz, jak otwiera te usta i jak chce coś powiedzieć, ale gdy zaczynasz do niego mówić, to automatycznie przerywa. Rozumiem pan, panie Colorado, w jakiej pan jest sytuacji? Rozumiem, że mamy problem, który musimy rozwiązać. Macie problem. My nie mamy problemu. My robimy swoje. Mam wrażenie, że ta rozmowa zmierza w bardzo złym kierunku. Też mam takie wrażenie. Nie taki był mój cel. Jeżeli panów uraziłem, chciałbym z tego miejsca przeprosić. Nie ma to co przepraszać. Wszyscy jesteśmy zdenerwowani. Wczorajsze wydarzenia, dzisiejsze znalezisko. Wszyscy jesteśmy napięci. Proszę nam zaufać, mimo tego, że jesteśmy agentami federalnymi, też jesteśmy ludźmi i też reagujemy emocjonalnie na to, z czym tutaj się mierzymy. Wszyscy razem się mierzymy. Ja patrzę na Bernsteina i robię oczy wielkie jak srebrne dolarówki. Jesteśmy ludźmi, powtarzam, zauważając spojrzenie Wagnera. Wszyscy, nawet jak jesteśmy profesjonalistami, to wszyscy to przeżywamy. Chcemy pomóc i jesteśmy przekonani, że pan chce znaleźć jak najszczęśliwsze, o ile to możliwe w tych okolicznościach, rozwiązanie tej sprawy. Skuteczne, szybkie i sprawiedliwe. Niech pan nam pomoże pomóc sobie zakończyć ten koszmar. Jeżeli jest coś, tak jak mówi mój partner, czy mógłby pan się jeszcze z nami podzielić? Coś, co może panu nie przyszło pierwotnie do głowy, albo wydaje się może tylko powiązane. Każdy detal, każdy szczegół może być dla nas bardzo pomocny. Agent Wagner ma bardzo duże doświadczenie, bardzo przenikliwy umysł i czasami naprawdę jakaś drobnostka potrafi doprowadzić do przełomu w sprawie. My jesteśmy tutaj na samym początku, dopiero przybyliśmy, ale sprawy postępują bardzo szybko. Będziemy wdzięczni za każdą pomoc. Rzuć na perswazję. Sukces. On patrzy na ciebie. I nagle w tym pomieszczeniu, którego ściany wyłożone są błazerią, w którym cicho buczy klimatyzacja, nagle słychać tylko ciszę. On patrzy na ciebie, później przerzuca wzrok na Wagnera, później znów wraca spojrzeniem do ciebie. I ta cisza jeszcze chwilę trwa. I gdy któryś z was już ma się odezwać, to Colorados zwraca się do ciebie, Aronie. Wczoraj mówiłem panu, kiedy pan zapytał, co na to nasza starszyzna. Nie byłem w stanie panu odpowiedzieć, bo od kilku dni ich nie ma. Nie do końca byłem szczery. Nie udali się na pustynię w celu odprawienia rytuału. Uśmiecha się teraz. To już nie te czasy. Oczywiście mamy swoje tradycje i obyczaje, ale czasy, kiedy rządzili nami szamani, dawno odeszły. Pojechali na pustynię z kimś porozmawiać. Zanim powiem coś więcej, chciałbym zapewnienie. Zarówno od pana, panie Bernstein, jak i od pana, panie Wagner. Ja tylko kiwam głową, powoli, ale tak wyraźnie. Starając się wytrzeć dłoń z lepkiego lukru, przychodzę z bardzo poważną miną. Próbuję temu nadać ton, że uważnie go słucham i też kiwam głową. Podchodzę zamknąć drzwi do pomieszczenia i wracam na miejsce. Chcę gwarancję bezpieczeństwa. To znaczy? Gwarancję bezpieczeństwa dla pewnego człowieka. Ale no, pan wie, jak to działa. Chce pan, żeby objąć kogoś programem ochrony świadków, zabrać go z nie wiem. Żadnym programem ochrony świadków, żadnym programem związanym z władzami. Ten człowiek jest poszukiwany przez władzę. Ukrywa się. Za co? On śmieje się pod nosem. Wy chyba nazywacie to dezercją. Żołnierz? Tak, żołnierz. Nie jesteśmy żandarmerią. Ja wiesz, podnoszę ręce, rozkładając na boki takim wiesz, gestem, że w porządku. Tak. Dezerterzy z wojska nie nasz problem zupełnie. To stara sprawa, ale ciągle aktualna. Wasz wujek sam nigdy nie zapomina. Jeżeli o mnie chodzi, może pan się czuć z tym dobrze. To znaczy, nie mam zamiaru wydawać żadnych dezerterów. Ja wiem, jaki to rodzaj
przestępstwa, ale to nie jest nasza sprawa, a my nie jesteśmy z żandarmerii. Gorsze sprawy się zamiatało pod dywan. Przez chwilę przebiega przez myśl, żeby dopytać, czy tam nie było żadnej przemocy zaangażowanej albo coś, ale myślę o tym pieprzonym czerwonym samochodziku i nie odzywam się wcale. Nie wiem, jak długo ukrywa się na pustyni. 20 lat? Po tym, jak opuścił wojsko, wrócił do domu, a starszyzna wyciągnęła do niego pomocną dłoń. Chciał się odciąć od tego wszystkiego i zamieszkać z dala od ludzi, z dala od plemienia. Nasi dbali o niego i co jakiś czas dostarczali potrzebne rzeczy, ale Santana trzymał się z daleka. Trzymał się na uboczu. Nie chciał dołączyć, nie chciał wrócić. Obozuje w jednej z jaskiń pod miastem. Gdy to wszystko się zaczęło, gdy te zaginięcia wyszły na światło dzienne, gdy poinformowałem o tym plemię, starszyzna podjęła decyzję, że udadzą się na miejsce sprawdzić, co z nim, czy wszystko jest okej. Wysłali jednego z chłopaków. Problem w tym, że nie wrócił. To znaczy, jak dawno temu to było? 2 dni przed waszym przyjazdem. Nie wrócił chłopak, a i od tego czasu nikt po raz drugi nie pojechał do Santany. I on znów się uśmiecha takim zimnym, smutnym uśmiechem. Przedwczoraj pojechała rada plemienia. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jaka kara grozi za ukrywanie zbiegów, zwłaszcza zbiegów tego typu. Dlatego chyba chcieli załatwić to i mieć pewność, że nie wypłynie to w dalszy świat, że nie wypłynie to gdzieś dalej. Nie patrzcie na mnie zdziwieni, to nie była moja decyzja. Zostałem poinformowany o fakcie już po wszystkim. Pan wie, gdzie jest miejsce, w którym ta jaskinia, gdzie on się ukrywa? Kiwa głową. Patrzę na Arona. Aron ma tępy wyraz twarzy i ważny, ale tępy. Widać, że myśli gdzieś błądzą w tej chwili. Zastanawiam się, czego rada plemienia się nim opiekuje, czego tutaj nie zrozumiałem i właściwie to co grozi i komu za ukrywanie dezertera z punktu widzenia prawa? Czemu to jest aż taki problem przy tylu zaginięciach, przy tylu trupach, które w tej chwili znaleźliśmy? Nie wiem. Patrzę tak przez okno i dezercja. To jest przestępstwo i to grube przestępstwo, federalne. Więc każdy, kto wie o tym, gdzie znajduje się dezerter, musi o tym powiadomić władzę. Jeżeli nie, to pomaga mu w ukrywaniu się. Więc też popełnia przestępstwo. Jeżeli jest to cała rada, wszyscy, którzy tam są, a domniemywam, patrzę tutaj w tym momencie na Coloradosa, że jest to jak nie kilka, to kilkanaście osób, wszyscy bez wyjątku również są osobami, które będą ścigane za pomoc dezerterowi. Bez wyjątku. Colorados nie powiedział dokładnie, ile to trwa. Określił to tylko, że mniej więcej 20 lat. Jeżeli to rzeczywiście tyle trwa, to o obecności takiego zbiega musi wiedzieć bardzo dużo osób. Wręcz cała społeczność apaczów tutaj na miejscu. Z drugiej strony, albo się to już dawno przedawniło, w sensie takim, że straciło na ważności dla wuja sama, ale może straciło na ważności, a oni sobie nie zdają z tego sprawy. Albo trzeba postawić dodatkowe pytanie. Co Santana robił w wojsku? A to jest kolejna rzecz, o którą ja chcę zapytać, ale to mogę teraz. Zanim zdążysz zapytać, to Aron pęka i pyta się na głos. Widać, że naprawdę nie rozumie. Czemu Santana jest taki ważny? W sensie dla Rady i jeżeli ryzyko jest tak duże, to jeszcze jestem w stanie zrozumieć. Chronimy swoich, ale czemu Rada do niego jeździ? No, Rada pojechała tylko dlatego, że człowiek, który pojechał się z nim spotkać, po prostu nie wrócił. No, mamy serię zaginięć. Rozumiesz? No też bym się nad tym zastanawiał, skoro wiem, że jest jakiś zbieg. Rozumiem. I patrzę znacząco na Coloradosa. A on patrzy na ciebie znacząco, bo w sumie ta kwestia została poruszona. Co prawda Wagner rzucił to, podkreślając, że zaginęli w okolicy tylko biali. Co robił w wojsku Santana?
Kim był? Skąd uciekł? W jakiej jednostce służył? Może za granicami? Wie pan to? Wiem bardzo niewiele. Dwie tury w Wietnamie. Podczas drugiej zjechał do kraju na pogrzeb matki. I wtedy już nie wrócił. To jest kwestia, która jest z nami od zawsze, odkąd pamiętam. Byłem jeszcze dzieciakiem, kiedy słuchając rozmowy ojca z jednym z przyjaciół, dowiedziałem się o całej sprawie. To jest ponad 20 lat. Starszy facet i mieszka sam w jaskini na pustyni? Skąd wiesz, że sam? Nie wrócił. Ale pan się z nim widział przez ten czas, panie Colorados. Przynajmniej raz. Pewnie kilka razy. Kiedy byłem nastolatkiem, raz miałem okazję. Mówił, dlaczego nie wrócił? Dlaczego nie chce tam wracać? Nie rozmawiałem z nim na taki temat. Zawoziliśmy mu jedzenie. Bardziej patrzyłem na niego jak na, wie pan, miejską legendę. Słyszy się o jego istnieniu, a nikt wśród dzieciaków go nie widział. Jest jak boogeyman. Straszydło. Kiedy to mówi, wyglądam przez okno w kierunku Złotego Apacza. Może my byśmy do niego pojechali, jakby udzieliliśmy gwarancji. To nie jest nasza sprawa w tej chwili, żeby go ścigać, prawda? Zgadza się, gwarancja jest ważna. A może coś wiedzieć na temat sprawy, gdyby pan się podzielił z nami lokacją albo ewentualnie pojechał z nami, to może byśmy sprawdzili, czy nic mu się nie stało i co z radą. Idę o zakład, że sami możemy nie znaleźć tej jaskini, albo zajmie nam to za dużo czasu. Tak? Ukrywał się 20 lat. Jak myśli pan? Gdyby było ją łatwo znaleźć? To już by była znaleziona. Dokładnie. Jedziemy? I on znów. Najpierw patrzy na ciebie, Wagner. Później na ciebie, Bernstein. Patrzy i jakby oceniał, jakby zastanawiał się, czy nie popełnia błędu. Czy jest gotowy to zrobić i podjąć taką decyzję. Bo na dobrą sprawę on w tym momencie zdradza swoich. On łamie coś, co od lat stało się pewną tradycją. Pewnym zwyczajem. Chronienie człowieka, który kiedyś należał do ich społeczności, później wrócił i potrzebował pomocy. I oni tej pomocy mu udzielili. A później dbali o to, żeby żył w spokoju. A w chwili obecnej, kiedy on mówi o tym wszystkim obcym, to chyba zaczynacie rozumieć, dlaczego gdy tylko tutaj wszedł, wydawał się, jakby stał w rozkroku pomiędzy jedną a drugą decyzją. Jakby nie mógł jej podjąć. Więc ja, jak widzę to jego wahanie, całej jego tej sylwetce i tym, że nie mówi, a to, że nie mówi, po prostu znaczy, że mocno się na tym zastanawia, jakby dla przełamania lodów i tego, że jestem po jego stronie, biorę pączka. Biorę pączka z tego pudełka, które napoczął Aaron i zanim ugryzę, jedźmy. Pan już podjął decyzję, panie Colorados. Tylko jest ciężko panu się z tym pogodzić. Jedźmy. Jesteśmy tu po to, żeby pomóc. Dopiero po chwili sobie uświadamiam, że to mogło nie zabrzmieć najlepiej. Jesteśmy z FBI. Jesteśmy po to, żeby tu pomóc. Przysyła nas rząd. Zbieram marynarkę i szykuję się do wyjścia, żeby ich ponaglić, co by się nie rozmyślił. Gwarancja bezpieczeństwa. I on to powtarza jeszcze raz. Jakby miało to przypieczętować jakąś cichą umowę między wami. Jakby miało potwierdzić, że te słowa są mocniejsze niż jakakolwiek umowa spisana na papierze. A później bez słowa wychodzi z tej sali i kieruje się na parking policyjny. Tak się pyta, że zasiał we mnie wątpliwości przez sekundę. Wracam do regulaminu i konsekwencji dla nas. Nie zgłoszenia tego, ale pieprzony czerwony samochodzik. Idą. Jak Colorados wychodzi i słyszę jego kroki oddalające się po korytarzu tego posterunku policji, odkładam tego pączka, otrzepuję dłonie, faktycznie biorę tam jakąś serwetkę ze stołu, wycieram, wkładam akta, żeby tu nie zostały, ciągam broń, przeładowuję, chowam z powrotem do kabury, chodź. Moment, w którym
zjechaliście z 70. Pewnie trudno by było wam dokładnie określić. Podobnie jak miejsce, w którym zjechaliście. Trudno byłoby wam później odnaleźć, bo stara, zniszczona droga prowadząca w góry z perspektywy autostrady była ledwie widoczna. Tylko ktoś, kto mieszka tutaj całe życie, kto zna te tereny jak własną kieszeń, mógł sobie zdawać sprawę o tej drodze. Jeździcie w samochodzie Coloradosa. On prowadzi i od momentu, w którym wsiedliście na policyjnym parkingu do jego auta, siedzi cicho, bez słowa. Skupiony na jeździe, prowadzi was w góry. Trasa jest nieprzyjazna i w wielu miejscach Colorados musi niemalże zatrzymać samochód, by pokonać spore występy, duże zmiany wysokości terenu. Wjeżdżacie w niewielkie wąwozy i tak jak wydawało wam się wcześniej, że te tereny to jedna wielka płaska przestrzeń, tak jak później, siedząc w helikopterze, dostrzegaliście, że tak w rzeczywistości nie jest. Tak teraz, gdy Colorados prowadzi samochód jadąc w góry, widzicie, że zakamarków i przestrzeni, gdzie można się tutaj ukryć, jest naprawdę sporo. Zwłaszcza, gdy ta droga prowadzi coraz bardziej i bardziej w górzyste tereny. Usiadłem z tyłu, więc najpierw wolę sobie to wszystko przekombinować w głowie, jak to mogło wyglądać, jeżeli to faktycznie Santana jest odpowiedzialny za te wszystkie zaginięcia. I mówię to na głos w tym momencie, że jakby nie patrzeć, wszyscy ci ludzie zaginęli około 70. W pobliżu 70. Samochód Bravermana też tam był. Też tam został znaleziony. To oczywiście nie znaczy, że Santana to zrobił. Ale można coś wiedzieć. Aaron z przestrachem spogląda w lusterko, próbując złapać obraz twarzy Wagnera. Ja patrzę w bok przez szybę, patrząc wiesz, na ten krajobraz, który się przesuwa za szybą i mówię dalej, już teraz zwracając się do Coloradosa. Wie pan, to, że on się ukrywał, no rozumiem, ale przez ten cały czas nie zdarzyło mu się, nie wiem, przyjechać tutaj do miasta na dziwki, na alkohol, z kimś spotkać, z rodziną. Nic? Ostatniego członka rodziny pochował, kiedy tu przyjechał. Nikt mu nie został? Jego matka leży na miejscowym cmentarzu. Skoro tak ją kochał i nie odwiedzał jej grobu? Widzisz, jak on kręci głową. Nie odwraca wzroku od tej trasy. Chyba dobrze zdaje sobie sprawę, że te tereny są bardzo zdradzieckie i trzeba być cały czas uważnym, kiedy jedzie się tą drogą. Nie mam pojęcia, nie wiem. Nie wiem, co panu powiedzieć. Skoro pan nie wie, to... Wszyscy o tym wiedzieli, ale w jego wspieraniu brał udział wąski krąg ludzi. Jak tutaj przeżył, co robił, czy przyjeżdżał do miasta, nie wiem. Może tak, a może nie. Może przez większość czasu żył wedle starych zasad, polował, modlił się do duchów. Może rzeczywiście było tak, jak mówią. Odciął się od świata, który znał i wrócił do natury. To, co zobaczył w Wietnamie, zmieniło go. Kiwam głową i z powrotem wracam wzrok w kierunku szyby. Ale przez te wszystkie lata nie było żadnych problemów. To nie może być on. Nie było sytuacji, w której cokolwiek wskazywałoby, że jest zamieszany w jakiekolwiek przestępstwo w mieście lub w okolicy. Nie zdarzyło się to. I chciałbym, żeby panowie byli tego świadomi. Santana tego nie zrobił. To, czego się boję, to, że na miejscu znajdziemy kolejne ciało. Jego? I teraz widzisz, jak odwraca spojrzenie na chwilę. Twój wzrok i jego wzrok spotyka się w lusterku. Ja przeciągam tą chwilę, kiedy, wiesz, łapię ten jego wzrok w lusterku. Dociera do ciebie, że on się boi, że Santana padł ofiarą tego kogoś, kto to robi. On jest święcie przekonany, że Santana nie może być w to zamieszany. Że ktoś, kto poluje na ludzi tutaj, dopadł zarówno Santanę, jak i Radę Plemienia.
Co miałoby trochę sensu, mając na uwadze sprawę z Ravermanem, jego dziećmi i prostytutkami, tak? Ja od tego momentu, w którym spotkałem się z nim wzrokiem, przestaję się już odzywać. Bo w głowie mam to, co powiedział, że to nie może być on. I zaczynam sobie odtwarzać w głowie nazwiska wszystkich poznanych seryjnych morderców i zabójców, o których też ich najbliżsi zawsze mówili. Każdy anioł, nie on. A to jednak był on. Nic nie możemy wykluczać, ale niepokoi mnie po tym, co Wagner powiedział, co krąży mu po głowie. Nie możemy oczywiście wykluczać go jako podejrzanego, zwłaszcza względu na jego nietypową, trudną sytuację. Możliwe PTSD. Każdemu mogłoby odbić 20 lat siedzieć w jaskini. Ale z pewnych doświadczeń w Wietnamie, ale no, come on. Jaka jest szansa, że pojechał do Houston, do Teksasu, że tam mordował? I co, Braverman ruszył jego tropem? Popełnili błąd? Nie wiem, siedzę, zastanawiam się nad tym. No cóż, jedziemy tam. Dowiemy się zaraz. Mam nadzieję, że czegoś się dowiemy. I gdy macie wrażenie, że Colorados zwalnia, żeby pokonać kolejną nierówność, nagle niespodziewanie samochód się zatrzymuje. W pobliżu, gdy zaczynacie rozglądać się przez szyby, nie dostrzegacie praktycznie nic. Tutaj? Pytam głupio. Colorados ci nic nie odpowiada, a po prostu otwiera drzwi i zaczyna wysiadać z samochodu. Ja też. Zbieram się za nimi. Do gór. Jeszcze musi być kilka dobrych kilometrów, ale na dobrą sprawę widać, że teren, w który wjechaliście, jest już znacznie bardziej kamienisty i kwestią czasu pewnie stałby się na tyle nieprzystępny, że jazda samochodem byłaby niemożliwa. Colorados, nie oglądając się na was, zaczyna kierować się w głąb. Chodzi w niewielki kanion, zaledwie kilkaset metrów od miejsca, w którym zostawiacie samochód. W pobliżu wydaje się, że nie ma nic poza karlałą roślinnością, masą głazów i piachu. Ale jest taki moment, Aaron, gdy słyszysz wycie zwierzęcia. Przejmujący krzyk, który wiesz, w momencie bardzo ci przypomina krzyk dziecka. Nie, niemożliwe, żeby to było dziecko. Colorados zareagował. Może taki dźwięk wydaje kojot. Wzdrygasz się i gdy podnosisz wzrok w poszukiwaniu tego źródła tego hałasu, to może na niewielkiej półce skalnej kilkaset metrów dalej dostrzegasz sylwetkę psa. Uniesiona głowa, rozwarty pys, z którego dobywają się tak przejmujące dźwięki. To dobrze. Colorados mówił, że to jest dobry omen. Że kojot to dobry znak. Ale dyskretnie sprawdzam też, czy broń jest na miejscu. Tak, żeby moi towarzysze nie zauważyli. Idę dalej. Tobie, Wagner, ten krzyk w żaden sposób nie kojarzy się z dobrym omenem. Nie jest w tym wyciu coś bardzo, bardzo przejmującego. Ja się bardziej skupiam na to, żeby się, wiesz, nie potknąć o nic, nie wpaść do jakiegoś, wiesz, dziury, nie zrobić sobie krzywdy. Dobra, to jest dzicz. Niech wyją. Może w którymś momencie dostrzegacie, jak kojot odwraca głowę w waszą stronę i gdy zwietrzy zapach, gdy was zobaczy, czym prędzej zmyka między skały i chwilę później znika z waszego wzroku. A Colorados prowadzi was dalej. Coraz bardziej niedostępny i ciężki do zauważenia z zewnątrz teren. Aż w którymś momencie znów się zatrzymuje. I czekasz, do niego dołączycie. Jak najszybciej do niego dołączam. Rozglądam się bacznie za tą jaskinią. Nie pytam się drugi raz głupio o nic. Zdyszany. Chcemy tylko porozmawiać. A gdy już będziemy mieli pewność, że nic nie zrobił,
wrócimy do miasta, wy zapomnijcie, że tu przyjechaliście. Czy mogę wam zaufać? Taka była umowa. Ledwo dostrzegalnie, tylko rzucam szybkie spojrzenie na Wagnera i myślę, co to właściwie znaczyło, ten odłożony pączek. Tak, tak. Tak, sprawdzimy, czy nic mu się nie stało i co z radą plemienia. Dlaczego nie wrócili? To musi mieć jakieś uzasadnienie. Pomarańczowe promienie słońca zaczynają kłaść się na tych skałach, sprawiając, że okolica zaczyna tonąć w ciepłym złocie. Nie jest to ta czerwień, która towarzyszyła wam na farmie Bigejów. Ale obaj zdajecie sobie sprawę, że to kwestia czasu, że Jona zapuka do tego miejsca. Colorado idzie dalej i wchodzi coraz głębiej w skały. Teren się obniża i schodzi jakby głębiej do czegoś w rodzaju rozległego kanionu. Pewnie nawet gdybyście latali nad tym miejscem helikopterem, to wypatrzenie konkretnego otworu, jaskini w tych skałach, w tych półkach stanowiłoby nie lada wyzwanie. Nawet gdybyście wiedzieli, czego szukać, to pewnie gdyby ktoś nie wskazał wam palcem, to nigdy byście tego nie zauważyli. Ale gdy dochodzicie do odpowiedniego miejsca, gdy Colorados jakby zwalnia i unosi rękę, gdy pokazuje w górę na występ skalny, umiejscowiony może 2, może 3 metry od poziomu, na którym się znajdujecie, dostrzegacie formacje skalne, które przy odpowiednim spojrzeniu można by uznać za schody. Na pierwszy rzut oka kształtem nie odbiegający od niczego, co mogłaby stworzyć natura. Ale jeżeli jest to jaskinia, którą promienie Apaczów zna od bardzo dawna, to kto wie, czy ich przodkowie nie wędrowali tutaj od bardzo, bardzo dawna i czy to, co mówił Colorados o duchowych pielgrzymkach, kiedyś rzeczywiście nie miało miejsca. I gdy wodzicie wzrokiem po tych wzniesieniach, po tych schodach, trochę wyżej, to dostrzegacie rzeczywiście niewielki otwór w skale, ukryty za skałami, które tworzą jakby naturalną zasłonę. Widzicie wejście do jaskini. Ze środka nie unosi się żaden dym, którego można byłoby się spodziewać. Wokół nie dostrzegacie śladów bytności kogokolwiek. Jak już widzimy ten otwór do jaskini, ja tak cicho pytam Coloradosa, ile dokładnie osób tutaj przyjechało z tej rady plemienia? 3. A jak przyjechali? Nie było samochodów żadnych zostawionych? Widzisz, jaką zaciska wargę. Nie. Przyjechali samochodem. Podobnie jak człowiek, który został wysłany przed nimi. Oglądam się ze siebie. Nie było żadnych samochodów po drodze. I on patrzy na ciebie i nic nie odpowiada. Ale do ciebie dociera, że to wystarczy za odpowiedź. Bo informacja o tym, że nie było samochodów, kiedy wy tu przyjechaliście, wcale nie oznacza, że tych samochodów nie było tu kilka dni wcześniej, wczoraj, przedwczoraj. Wcale nie oznacza, że te samochody gdzieś nie stoją. Może gdzieś nie leżą zakopane pod ziemią. Ale Colorados ci nie odpowiada i po prostu idzie przed siebie. Zatrzymuje się na tych schodach, żeby złapać oddech, odkręcić się i spojrzeć na drogę, czy nic tam nie błyszczy, ale nie znajdując nic takiego, zacząłem się wspinać dalej. Ja idę. Ja nie wnikam w to, czym oni tutaj przyjechali. Istotne jest, że to było ich 3. Po kolejnych paru stopniach przesuwam się na bok i daję Wagnerowi przejść przodem. Sam biorę głęboki oddech i ruszam za nim, starając się dotrzymać tempo. Rzućcie na alertness. Sukces. Porażka. Wagner, kiedy przechodzisz obok Arona, słyszysz tylko głośne sapanie. Może kątem oka dostrzegasz, jak pokazuje ci ręką, że idźcie bez niego, że on musi złapać oddech i zostaje te 2 czy 3 kroki w tyle. Idzie trochę wolniejszym tempem. Ale ty jesteś uważny i twoje zmysły działają na podkręconych obrotach. Obserwujesz tą sytuację. Pamiętasz o przygotowanej do strzału broni, którą trzymasz w kaburze i nie tracisz na czujności. Rozglądasz się po okolicy.
Na ziemi na pewno dostrzeżesz wydeptane ślady butów. Trudno ci stwierdzić, do ilu osób należały, ale na pewno dostrzegasz jedną parę, która co najmniej kilkukrotnie musiała tędy przechodzić i odciskać się w tej suchej ziemi, ale także buty, które musiały być całkowicie inne. To pojedyncze ślady, ale ktoś na pewno przechodził tędy w niedalekiej odstępie czasu. Dobra, rejestruję to, ale no cóż, no, to są tylko ślady, tak? Na pewno potwierdza to, co mówił Colorados o tym, że ktoś tutaj jest. Że nie jest to wymysł. Chyba, że prowadzi was w jakąś pułapkę. Ale idzie przodem. Idziesz za Coloradosem i gdy wreszcie pokonacie te stopnie skalne, gdy wejdziecie na niewielką półkę skalną, gdy podasz Aaronowi rękę, żeby pokonał ten jeden występek niemalże metrowy, niemal wdrapując się i posapując ciężko, gdy staniecie wreszcie na górze, gdy spojrzysz na Coloradosa, to chyba pierwszy raz zobaczysz w jego oczach coś, co nie tylko jest obawą. Może zobaczysz też przez bardzo krótki moment czasu coś, co wydawałoby cię, że mógłbyś zobaczyć w oczach zwierzęcia na pustej, nocnej autostradzie. Zobaczysz się sarnę albo królika. Zwierzę, które orientuje się, że zbliża nieuniknione i to nieuniknione, jakkolwiek by się to zwierzę nie udziło, nie jest dobre. Ale też widzisz takie spojrzenie, które jest już pogodzone z tym, co musi się stać. Gdy widzisz, że Aaron wreszcie wdrapie się na tą półkę skalną, gdy otrzepie marynarkę i jego oddech się uspokoi, kiwa do was głową, jakby w pytaniu, czy jesteście gotowi. Ja mu w odpowiedzi też kiwam głową, nie mówię nic. I daję do tyłu Aaronowi znać, żeby był cicho. Chociaż wiem, że sapie, bo się zmęczył. Więc dajmy sobie te kilka chwil i ruszajmy, ale cicho. Powoli wchodzicie do tej jaskini. Colorados idzie pierwszy i już na progu słyszysz Wagner, a chwilę później ty, Aaron, jak krzyczy do środka nazwisko Santany. Emanuel! Emanuel, przychodzimy w pokoju. Chcemy sprawdzić, czy wszystko z tobą ok. Czy wszystko z tobą dobrze. Patrzę trochę zbity z tropu na nich, bo Wagner przytrądował znak, że mam być cicho, a ten się wyciera. Więc teraz to już bez znaczenia. Pytam się, czy są inne wyjścia z tej jaskini, czy to jedyne? To pytanie tylko trafia w plecy Wagnera, bo ta jaskinia i wejście do niej jest dosyć wąskie, a Colorados już ruszył naprzód. Nawet jeżeli je usłyszał, to ignoruje je i po prostu wchodzi. Kurwa, idź za nim. Podnoszę kciuk do góry, wyciągam broń z kabury, dam Coloradosowi kilka metrów odstępu między nami, dopiero wtedy przychodzę. Nie wiszę mu na plecach. Jeżeli coś jest nie halo, to nie chcę być trafiony jednocześnie z Coloradosem. Nie wyczuwając tego, co powiem, no dawaj, dawaj, idź. Patrzę trochę z przerażeniem na to wąskie przejście i ośmielony przez Wagnera, tak, też sięgam po broń. Próbuję tam zajrzeć do środka, czy tam radę się przycisnąć w ogóle. Wagner, w którym momencie wyczujesz zapach krwi? W momencie, jak wejdę w chłód jaskini. Miejsce, które nie jest nagrzane słońcem, tak jak wszystkie te skały dookoła. A w momencie, w którym wejdę w ten półmrok, który jest chłodny, a przez to nie jest tak suchy. I tu można wreszcie coś poczuć. Spodziewałem się tylko chłodu, zapachu jakiegoś jedzenia, może z wypalonego ogniska, ale krew?